Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii online news i zapraszam do przeglądu nowości. Wreszcie się doczekaliśmy. Wczoraj swoją wielką premierę i transformację miało Blade Soul na silnik Unreal Engine 4. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Wstępne pobieranie ruszyło już w zeszłym tygodniu, a klient Unreal Engine 4, według oficjalnych wymagań, potrzebuje aż 140 GB wolnego miejsca na dysku. Dosyć sporo. Pamiętajcie, że poza ulepszoną grafiką oraz animacjami, Unreal Engine 4 oferuje także sporo innych udoskonaleń: poprawiony interfejs, nowa klasa oraz czteroosobowa instancja. Lord of the Rings Online jest stary, ale nadal dobrze grywalny, i ku zdziwieniu innym posiada nawet sporą liczbę oddanych graczy, przez co aktywnie jest aktualizowany. W końcu jedyny konkurent, który stwarza zagrożenie, koniec końców wylądował w koszu. Minęło sporo lat, od kiedy gracze Lord of the Rings Online mogli cieszyć się nową klasą. Ostatnia Biornik miała swoją premierę w 2014 roku. Na wasze szczęście, od jakiegoś czasu Standing Stone Games zapowiada kolejną, zatytułowaną Brawler. No, i stało się. Brawler ląduje w tym tygodniu na publicznych serwerach testowych. Nowa klasa ma być skrzyżowaniem DPS-a z tankiem. Będzie używać do walki pięści i nosić ciężki pancerz. Twórcy podobno czerpali inspirację z legend krasnoludzkich. Dodatkowo, Lord of the Rings online czeka przeróbka przedmiotów legendarnych, i to również zostanie poddane testom na specjalnym serwerze. Coś nieciekawego dzieje się w Zenimax Studio. Dochodzą do nas słuchy, że studio banuje graczy, którzy przypadkowo napotkają eksploity i zgłaszają je do supportu w celu naprawy. Tak, istnieją jeszcze fair gracze, którzy nie wykorzystują ich do własnych korzyści. Chodzi dokładnie o Rock Grove, czyli 12-osobowy raid. Grupa graczy zorientowała się, że podczas walki z drugim bossem występuje błąd gry, który pozwala na pominięcie wszystkich mechanik. Dokładnych szczegółów nie znam i może to lepiej dla was. Lider grupy wysłał zgłoszenie i stało się coś, czego się nie spodziewali. Wszyscy otrzymali permanentnego bana za wykorzystywanie eksploitów. Chcieli jak najlepiej, a wyszło jak zwykle. Temat wylądował na reddicie i wywołał niemałą aferę. A wy co sądzicie o całym zajściu? Czy Zenimax Studio postąpiło dobrze, czy powinni ich odbanować? Ostatnio mówiliśmy o nowych ograniczeniach narzucanych na nastolatków w Chinach. W skrócie, chodzi o ukrócenie ilości spędzonego czasu przy grach. Ekstremalne ograniczenia, czytając niektóre z waszych komentarzy lub na innych portalach, niekoniecznie. Zostawiam to jednak indywidualnej ocenie, a zamiast tego przejdę do czegoś innego. Okazuje się bowiem, że nowe chińskie regulacje nie przeszły bez echa. Ledwo po ich wprowadzeniu wiele gier mobilnych eksplodowało. Najlepszym przykładem jest Honor of Kings, które w ten weekend miało ogromne problemy z serwerami podczas cytowanych godzin. Był to bowiem pierwszy weekend, podczas którego obowiązywały nowe regulacje, więc chińska młodzież rzuciła się, aby zagrać. Zainteresowanie było tak wielkie, że gra nie wytrzymała. Tencent nie przygotowało się na taki zalew graczy. Z doniesień wynika, że wiele gier w Chinach spotkał pomiędzy 20 a 21 w weekend podobny los. Honor of Kings to najpopularniejsza gra mobilna w Chinach, ale przez brak dostępu do niej młodzież przeniosła się na inne tytuły. Powielając tym samym problem i uziemiając kolejne produkcje. Deweloperzy mają czas do następnego weekendu, aby przygotować się na kolejną falę graczy. Warto dodać, że w Chinach kwitnie teraz handel wynajmowanymi kontami do grania. Specjalne strony oferują możliwość wynajęcia konta dorosłego gracza, aby móc pograć poza wyznaczonymi godzinami. Crowfall to jeden z tych tytułów, na który czekałem, gdy pierwszy raz go zapowiedziano. Tron War MMO było ciekawym projektem. Lata jednak miały, premiere Crowfall przesuwano, a samą grę gruntownie zmieniono. Podczas tegorocznych wakacji w końcu udało się wypchnąć premierę, która nie została przyjęta entuzjastycznie. Brakowało graczy, marketing leżał i generalnie Crowfall. Teraz dowiadujemy się, że ekipa pracująca przy tym MMORPG-u wykrusza się. Artcraft zwalnia pracowników. Nie mamy pełnej listy osób, ale zgłoszenia wskazują, że pracownicy, którzy stworzyli Crowfall od podstaw, pożegnali się z Artcraft. Część osób przerzucona została również do drugiego projektu studia. Szefostwo z kolei powstrzymuje się od komentarza. Czy to oznacza koniec Crowfall? Niekoniecznie. Wiele gier MMO utrzymuje się na rynku przez lata, więc może i ten projekt czeka taki los. Generalnie może jeszcze okaże się, że gra wyjdzie na prostą i podbije rynek. Nie ma co być sceptycznym, przecież gatunek ten zna takie przypadki, prawda? No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!